Teraz zapraszamy pana Stanisława Maćkowiaka, który opowie nam o Narodowym Planie na Rzecz Chorób Rzadkich. Bardzo dziękuję organizatorom za możliwość przedstawienia tego wystąpienia. Po wystąpieniu pana profesora mam dosyć skomplikowaną sytuację. Ja jestem inżynierem, logistykiem i to, co pan profesor mówił, no strasznie zamieszało mi ogląd całych rozwiązań systemowych. Ale postaram się jednak właśnie w taki krótki, inżynierski sposób przekazać państwu to, co dotyczy Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Otóż najpierw zacznę od oczekiwań pacjenta. Więc pacjenci, tak jak już to wybrzmiało na dzisiejszym spotkaniu, potrzebują zaproszenia do dyskusji społecznej, żeby mogli wyrazić swoje opinie na ten temat, ale potrzebny jest, tak jak mówiła pani Libura, dostęp do informacji, jasne standardy procedury, jasny system komunikowania i oczekują od nas, od systemu i od nas wszystkich stałego rzecznictwa, dostępu do usług medycznych i leków, pomoc w trudnych sytuacjach. To jest niezwykle ważna rzecz, jak również profilaktykę i edukację medyczną. Powiem państwu kilka słów na temat ruchu pacjenckiego i problematyce chorób rzadkich, to co organizacje pacjenci próbują zrobić i próbowali zrobić w organizacji samego Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Otóż te działania są zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Te działania na poziomie krajowym, to jak państwo wiecie, składały się na indywidualne działania różnych stowarzyszeń i fundacji, tworzenie organizacji parasolowych, tak jak Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich, Federacja Pacjentów Polskich, tak żeby ten głos był słyszalny na wyższym poziomie, jak również różnego rodzaju porozumienia organizacji parasolowych, co ma obecnie miejsce w ramach dialogu dla zdrowia z Ministerstwem Zdrowia. Te działania również no, doprowadziły i były ewentualnie jakimiś działaniami do działań instytucjonalnych, czy został powołany ministerialny już od no teraz drugie wydanie, trzecie, przepraszam, ministerialnego zespołu do spraw chorób rzadkich. Pewne działania organizacji pacjentów we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Był bardzo taki pozytywny przykład współpracy, bardzo ścisłej współpracy organizacji pacjentów z Parlamentarnym Zespołem do Spraw Chorób Rzadkich, z Komisją Zdrowia. Oczywiście również bardzo szeroko staramy się współpracować na poziomie europejskim z naszą parasolową organizacją, jaką jest EURORDIS, i również przy organizacji konferencji Europlanu, które mają za zadanie pokazać ten poziom opieki, jaki mamy w poszczególnych krajach stowarzyszeniowych. Przejdźmy teraz do Narodowego Planu do Spraw Chorób Rzadkich. Te dokumenty źródłowe, o których już dzisiaj była mowa, wspomnę o tym zasadniczym, o zaleceniu Rady Unii Europejskiej w sprawie działań w dziedzinie chorób rzadkich, te 2009/C151, które zaleca państwom członkowskim ustanowienie i realizację planów dotyczących rzadkich chorób w celu zapewnienia pacjentom cierpiącym dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej jakości, w tym diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i oczywiście dostępu do leków sierocych. Istotne fragmenty tego zalecenia to ważne
deadline. Miało to być wykonane nie później niż przed końcem 2013 roku. Oczywiście wszelkie inne działania, których ze względu na duże okrążenia czasowe nie będę wspominał, powiem Państwu to, w jaki sposób organizacje pacjentów ze swojej strony pracowały nad tym, żeby ten narodowy plan był opracowany i wdrożony. Tak jak Państwo widzicie, to przedstawiam dokument z listopada 2008 roku, czyli jeszcze przed zaleceniami. Grupa organizacji pacjentów, jak również klinicyści, osoby zainteresowane pomocą chorym na choroby rzadkie, napisały manifest stowarzyszeń i ich rodzin do ministra i tak jak Państwo widzicie, chodziło o zintegrowany system opieki zdrowotnej, czyli wypisz, maluj to, o czym mówimy w Narodowym Planie, tylko oczywiście hasłowo rzucone w tym dokumencie. Te działania, które były w naszym kraju, powiem historycznie, czyli rozpoczęło się od takiego instytucjonalnego działania, czyli powołania zespołu do spraw chorób rzadkich w 2008 roku. Następnie ważnym wydarzeniem była konferencja EURORDIS w Krakowie, która no, ze strony regulatora polskiego była bardzo potraktowana po macoszemu, bo praktycznie nie było przedstawicieli rządu polskiego, ale ta konferencja wniosła bardzo dużo, a mianowicie była tą pierwszą konferencją, na której była mowa o konieczności realizacji właśnie tych narodowych planów do spraw chorób rzadkich. Następna konferencja Europlanu, czyli takiego narzędzia, które pokazywało, jaka sytuacja jest na poziomie opieki dla pacjentów na choroby rzadkie w Polsce. Oczywiście kolejne lata i kolejne konferencje z okazji Światowego Dnia Chorób Rzadkich z kolejnymi ministrami, z kolejnymi deklaracjami, dużymi deklaracjami, mniejszymi deklaracjami. Następny krok ważny to było powołanie kolejnego zespołu do spraw chorób rzadkich i zarządzanego przez dyrektora Gralińskiego i wtedy rozpoczęło się bardzo intensywne prace nad opracowaniem Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. W tym przedsięwzięciu, które było zainicjowane przez, na początek przez organizację pacjentów, potem, tak jak powiedziałem, zinstytucjonalizowane pod kierownictwem pana Jacka Gralińskiego, powstał przy współpracy ponad 400 osób, czy nawet ponad 450 osób brało udział w tych pracach. Byli to przedstawiciele organizacji pacjentów, byli to klinicyści, byli profesorowie, były wszystkie osoby, którym leży na sercu sytuacja polepszenia opieki dla chorych na choroby rzadkie i dzięki tym działaniom w 2012 roku został opracowany dokument pod tytułem Mapa drogowa i został przekazany ministrowi zdrowia. Oczywiście z deklaracją pana ministra, że ten dokument zostanie ukończony i zostanie w 2013 roku wdrożony. Skończyło się na deklaracjach. Następnie w 2013 roku konferencja Europlanu pokazała, no, w jakim miejscu jesteśmy, zarówno w opiece dla chorych na choroby rzadkie, jak również w realizacji Narodowego Planu.
2014 rok, tak jak Państwo widzicie, już nie było nam, nie mieliśmy przyjemności widzieć Pana Ministra na tejże konferencji związanej ze Światowym Dniem Chorób Rzadkich. W 2015 mieliśmy przyjemność, no może tak, gościliśmy podsekretarza stanu pana ministra Igora Radziwicza-Winnickiego. Natomiast jeśli chodzi o efektywność tych działań ze strony ministerstwa, była żadna z uwagi na to, że ten projekt mapy drogowej Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich no, okazał się być pułkownikiem, wylądował na półce w Ministerstwie Zdrowia i do dzisiaj z tej półki no, nie wrócił. Mamy nadzieję po ostatniej krajowej konferencji z okazji Dnia Chorób Rzadkich, która odbyła się 29 lutego tego roku, w której uczestniczył pan minister Krzysztof Łanda i w trakcie tej konferencji no, przekazał akty powołania części członków ministerialnego zespołu do spraw chorób rzadkich i oczywiście z deklaracją, która mówi o tym, że Narodowy Plan zostanie opracowany i wdrożony jeszcze w 2016 roku. Teraz powiem kilka słów na temat struktury Narodowego Planu, tej mapy drogowej, która została opracowana przez poprzedni zespół. Ta struktura składa się z sześciu działów. Pierwszy dział to klasyfikacja i rejestr. Oczywiście są pewne działania, na które no, umówiliśmy się z poprzednim ministrem, że będą realizowane jeszcze przed samym opracowaniem i przyjęciem Narodowego Planu, które mogą być wybiórczo realizowane i mogą wpływać na zmianę opieki nad chorymi na choroby rzadkie. No, nie udało nam się, myślę, że teraz już nie będzie konieczności takiej wybiórczej, ale na pewno wszystkie elementy od razu nie zostaną wdrożone, tylko zostanie jakiś opracowany harmonogram wdrożenia tych poszczególnych elementów wchodzących w skład Narodowego Planu. Ta klasyfikacja i rejestr podstawowe informacje, ponieważ tak jak Państwo wiecie, do dzisiaj nikt nie wie tak na dobrą sprawę, ile tych chorób rzadkich jest, jakie one są i nie ma możliwości bez tych informacji odpowiedniego zarządzania całym problemem chorób rzadkich. Drugi element, diagnostyka. Widzieliśmy dzisiaj na slajdach kwestie badań przesiewowych i widzieliśmy, jakie no, efekty, jakie pozytywne efekty przynoszą i dla chorych, którzy otrzymują szansę szybkiej diagnozy, w związku z tym wdrożenia szybkiego leczenia i bardzo dobrych efektów leczenia. Te rzeczy, o których dalej jest mowa w dziale diagnostyki, to kwestia testów genetycznych, poprawy dostępności do badań diagnostycznych, ale również niezwykle ważnym jest identyfikacja i rozwijanie ośrodków referencyjnych. I tu nie chodzi o to, żeby wykonać duże szyldy i powiesić na tychże ośrodkach, tylko opracować odpowiednie kryteria i żeby te ośrodki były faktycznie referencyjne czy eksperckie, które mogą przynieść odpowiednie efekty w opiece chorym na choroby rzadkie. Następny punkt to jest kompleksowa opieka zdrowotna dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Na ten temat już było no, wiele powiedziane dzisiaj i ta kwestia no, podejścia takiego czy innego, czy egalitarnego, czy innego
tak jak wspomniał pan profesor, jest otwartą, z naszego punktu widzenia jest zamknięta, że musi być podejście egalitarne, w innym przypadku nie będzie możliwości... Okej. Oczywiście następny, nie będę wchodził teraz w polemikę z panem profesorem, potem porozmawiamy na ten temat. Oczywiście ten następny punkt dotyczący rehabilitacji medycznej jest niezmiernie ważny. W mapie drogowej, w tym dokumencie opracowanym poprzednio, najgorsze jakościowo opracowane były te dwa ostatnie działy dotyczące zintegrowanej pomocy socjalnej dla pacjentów z chorobami rzadkimi, jak również informacji, nauki i edukacji w zakresie chorób rzadkich. A to było spowodowane tym, że w opracowaniu Narodowego Planu były głównie zaangażowane departamenty Ministerstwa Zdrowia. Natomiast pozostałe resorty, tak jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jak również Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, zdaje się, że było, ich przedstawiciele wzięli raz czy dwa razy udział tylko w posiedzeniach zespołu do spraw chorób rzadkich tego ministerialnego, także ich wkład był minimalny i dlatego taki stan tego dokumentu. Oczywiście doskonale wiemy, że te dwa działy są niezwykle istotne, chociażby nawet z tego względu, że tak jak Państwo widzieliście, ta oferta lekowa dotyczy tylko 1% chorych, natomiast pozostali to głównie chorzy, którzy powinni otrzymać wsparcie z zakresu właśnie tego planu, tej części DE samego Narodowego Planu. Oczywiście ewaluacja jest jedną z najważniejszych elementów, bo opracowanie samego dokumentu i powieszenie go na stronie i on może być najlepszy, jeśli nie będzie odpowiednio zabezpieczony w możliwości finansowe, jak potem realizacyjne, to z niego nic chorym nie będzie. Dlatego też ta ewaluacja na poziomie zarówno strategicznym, jak i operacyjnym jest niezwykle konieczna, a z tym związane jest również przez, w jaki sposób ona ma być prowadzona. Dwa słowa komentarza. Po analizie wydaje się, że przyszłościowym problemem dla chorych na choroby rzadkie nie jest, tak powiem przewrotnie, ani brak środków na leczenie, ani zła wola, ani brak stosownej wiedzy lekarzy specjalistów, bo oczywiście te wszystkie elementy należy rozpatrywać w organizacji leczenia, ale podstawową jest stosowana polityka państwa wobec chorób rzadkich. Jeśli, jak Państwo wiecie, do dzisiaj nigdy priorytetem państwa nie było zdrowie, choroby rzadkie były traktowane tak, że ich po prostu nie było społecznie widać, nie było w ogóle miejsca w dyskusji i sprawa podejścia, że choroba, samej świadomości, że choroba rzadka nie jest chorobą populacyjną i nie może być traktowana tak jak wszystkie choroby populacyjne. No i ostatni element egalitarny, traktowanie chorych powodujące zrównywanie ludzi w ich prawach ekonomicznych i warunkach życia. To jest odpowiedź na pytanie pana profesora. I wyzwanie, wola polityczna, czyli odpowiednie podejście regulatora. Filozofia to ten element bardzo dyskusyjny,
rzetelność w poznaniu chorób rzadkich, dialog i otwartość podczas procesu decyzyjnego. Myślę, że to jest kluczem do tego, żeby Narodowy Program dla Chorób Rzadkich był opracowany w odpowiedni sposób i przyniósł odpowiednie efekty dla chorych na choroby rzadkie. Badanie GUS-u 2015. 66% Polaków deklaruje, że zdrowie jest dla nich najważniejszą wartością. Szanowni Państwo, z badaniu GUS-u wynika, że rodziny, które mają osoby chore przewlekle, dla nich zdrowie jest cechą najważniejszą, największą wartością i to jest deklaracja w 100%. I sentencja na przyszłość. Większość rzeczy na tym świecie stworzona została przez ludzi, którzy wytrwali, kiedy zdawało się, że nie ma już nadziei. My cały czas mamy nadzieję i jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby ten los chorych na choroby rzadkie poprawić. W tym jest trochę mojej prywaty. Ja mam też dziecko chore na chorobę rzadką i będziemy robili wszystko, żeby doprowadzić do tego, żeby ten Narodowy Plan był utworzony i realizowany od tego roku. Bardzo Państwu dziękuję.